A teraz tegoroczna nowość. Motocykl bardzo ciekawy i naprawdę godny uwagi. Jest to Romet Division 125 w wersji z lampą okrągłą. Tak prezentuje się oświetlenie. A oto drugi motocykl z rodziny Romet Division 125 SR. Ta sama moc, 15 koni, na kole 13,5. Różni się on lampą, która tutaj jest taka ni to Batman, ni to Transformers. Również posiada motocykl ABS. Oponki to Chao Yang. Znam je już z innych motocykli i wiem, że są to całkiem po dotarciu przyzwoite opony i całkiem dobrze kleją się asfaltu. Jeśli chodzi o wykonanie, jest ono podobne jak w wersji Division 125 z okrągłą lampą. Mamy tutaj troszeczkę inną półkę. Troszeczkę podwyższony jest licznik przez tą lampę. Koreczek wlewu paliwa na zawiasie, czyli prawidłowo, tak jak być powinno wszędzie. Kanapa również, Sky. Jest to bardzo wygodny motocykl. Pozycja jest wyprostowana. Mierzy on na długość ponad 2 metry, a dokładnie 2 metry 2 centymetry. Więc będzie odpowiadał większości z Was. Nie będziecie na nim wyglądali, jak to zwykle niektórzy z Was mówią, jak na kocie. Cały czas słyszycie, jak sobie pyrka tutaj z wydechu. Dźwięk bardzo przyjemny. Hamulce tarczowe z ABS-em. Zawieszenie z przodu upside down. Z tyłu monoszok. Tutaj też jest koronka od ABS-u. A dlaczego powiedziałem, że jest to bardzo ważna nowość w ofercie Rometa? Ponieważ motocykl ten legitymuje się mocą 15 koni mechanicznych, ale na samym kole mierzona moc to 13,5 konia mechanicznego. Powiem Wam, że odbyłem przed chwilą króciutką jazdę próbną. Niestety swoich pierwszych wrażeń z jazdy opublikować tutaj nie mogę, gdyż nie nadają się do internetów. I przyznam, że motocykl naprawdę ma parę, czuć, że chce jechać. Podsumuję go w ten sposób. To jest taki bardzo lekki dzik. Po prostu dzik. To będzie zapindalać. A przy okazji, jeśli jesteście tak zainteresowani takim miejskim nakedem, to teraz pokażę Wam coś, co najbardziej Was zainteresuje i jednocześnie zdziwi. Za motocykl 15-konny z ABS-em. Proszę bardzo. Oto jego cena. Tak prezentują się przełączniki. Lusterka. Oraz wyświetlacz. Tu akurat kontrastu w tej chwili nie złapiemy, ale nie ma najmniejszego problemu z odczytaniem podstawowych i najważniejszych wartości. Ten licznik z pewnością wielu z Was już coś przypomina. Mnie również. Koreczek wlewu paliwa jest na zawiasie, czyli prawidłowo. Kanapa to Sky. Fajnie tutaj wyprofilowana w tym miejscu.
pozycja jest wyprostowana, bardzo wygodnie się na niej siedzi. Z tyłu mamy oponkę 120x80, felga 17. Z przodu jest 90x90x17. Opony to Chaoyang. Już niebawem będę miał tego gagatka na testy. To jest prawdziwy kocur. Tak na motocyklu prezentuje się przypadkowo posadzony gość o wzroście 1,77 m. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!